Cześć, jestem Magda. Poznajcie moją historię. Od 5 lat jestem podprowadzającą w GKM-ie Grudziądz. Jeśli chodzi o mój pierwszy występ pod taśmą, nie czułam stresu z tym związanego, wręcz bardziej to były takie emocje, taka radość z tego, że mogę tam być, że mam dosłownie kilka metrów do zawodników, tym ulubionych zawodników. Jeśli chodzi o kamerę, nigdy nie lubiłam, gdy ona najeżdżała mi na twarz, ale właśnie był to spowodowane głównie właśnie moim uśmiechem. Magda jest osobą taką radosną, żywiołową. Wiem, że przede wszystkim kocha zwierzęta i też ta pasja na pewno połączyła. Ja sam często to podkreślam, że wychowywałem się na wsi. Mieliśmy dwa wspaniałe owczarki podhalańskie białe, z którymi też spędzałem bardzo dużo czasu. Dlatego jak zobaczyłem Magdy, wspaniałego psa Lando, i owczarka niemieckiego, to bardzo często o tych właśnie pasjach, o wspólnych rozmawialiśmy, a tutaj konkretnie chodzi o psy. Lando jest dla mnie na pewno przyjacielem, ale też spełnieniem marzeń z dzieciństwa. Zawsze chciałam mieć owczarka niemieckiego. Nie było w ogóle mowy o tym, żeby w moim domu był inny pies. Trafiłam do doktora Macieja z tego względu, że dużo o nim słyszałam. Cała otoczka związana z kliniką przyciągnęła mnie, żeby właśnie spróbować tutaj. Magda tak naprawdę już próbowała kilku rzeczy z zamknięciem tej szpary, tej diastemy między zębami. Diastema jest to przerwa między zębami, a konkretnie między jedynkami. I ta przerwa między jedynkami bardzo często powoduje różne inne dysfunkcje, problemy. Przede wszystkim również, jak powietrze nawet się wydostaje, to osoba bardzo często inaczej mówi. Również też pozostałe zęby są wtedy odpowiednio ustawione. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w odpowiednim okresie również taką diastemę zamknąć. Najczęściej robi się to ortodontycznie w odpowiednim wieku, zaś jeżeli ten etap się przegapi, bardzo ważne jest, żeby również taką przerwę zamknąć chociażby w późniejszych latach. Miałam może z 3-4 razy zrobione wypełnienie między jedynkami, które po powiedzmy 2-3 miesiącach po prostu się wykruszały. Czy to było w nocy, czy to było w ciągu dnia, po prostu się łamały. Nigdy nie czułam strachu do stomatologów. Lubiłam wizyty, może to być dziwne, lubiłam wizyty stomatologiczne, nie czułam nigdy bólu. Natomiast jeśli chodzi o te jedynki, to myślałam, że już nie ma dla mnie, że tak powiem, nadziei, żeby to fajnie zrobić. Najważniejsze tak naprawdę jest projektowanie, dlatego że samo już wykonanie takiego uśmiechu to często są tylko dwie wizyty, ale odpowiednie przygotowanie, zmierzenie długości, kształtu, przymierzenie najpierw tego uśmiechu, żebym ja jako osoba mógł to zobaczyć, jako lekarz oraz oczywiście pacjent, żeby to zaakceptował, to jest tak naprawdę taki wzajemny taniec, w którym jednocześnie my musimy bardzo dobrze się zrozumieć. Pacjent musi zrozumieć mój świat jako lekarza, dentysty, a ja oczywiście też rozmawiam o oczekiwaniach pacjenta, który do mnie trafia. Uśmiech. O Jezu, mogę podejść? Na pewno pomaluję usta czerwoną szminką. Bo nigdy tego nie robiłam. Teraz spróbuję. Doktor dał mi możliwość samemu, aby wybrać właśnie odpowiedni dla siebie odcień. Wybrałam, wydaje mi się, jeden z naturalniejszych, ale jednocześnie dość jasnych kolorów.